jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Marka osobista bez tajemnic. Czy wiesz, jak ważna jest dzisiaj marka osobista? Dobrze przemyślane wartości, strategia komunikacji i konsekwencja w działaniu to klucz do sukcesu. W tym podcaście specjalnie dla słuchaczy WSB omawiamy zagadnienia dotyczące wzmacniania swojej pozycji, nawiązywania relacji i budowania marki eksperta. Marka osobista bez tajemnic. Podcast Wyższych Szkół Bankowych. Dzień dobry, witamy w pierwszym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych skierowanych do przyszłych i aktualnych słuchaczy studiów MBA. Nazywam się Joanna Cieślak-Ospalska i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszy odcinek. Na co dzień jestem PR-owcem, zajmuję się budowaniem wizerunku, markami osobistymi, komunikacją marketingową i mediami społecznościowymi i oczywiście uwielbiam podcasty. Dzisiaj nie jestem sama, razem ze mną jest pani Agnieszka Indepska, zajmująca się marketingiem studiów MBA oferowanych w wyższych szkołach bankowych. Dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry. Zaczynamy pierwszy odcinek podcastu, który powstał specjalnie z myślą o słuchaczach studiów MBA, ale zanim przejdziemy do samych studiów i do samych słuchaczy i tak naprawdę do głównego tematu naszego podcastu, to może najpierw opowiedzmy tym osobom, które po raz pierwszy być może w ogóle spotykają się z taką formułą, jaką jest podcast, właśnie czym on jest. Dla mnie, jeśli mogę tak powiedzieć, a naprawdę podcastów słucham maniakalnie i chyba każdego dnia staram się przysłuchać przynajmniej kilka, to jest taka forma audycji, którą wcześniej można było słuchać tylko w radiu, a teraz dzięki temu, że mamy internet, mamy smartfony, mamy aplikacje, możemy słuchać w każdym miejscu o dowolnej porze. Forma audycji, które poruszają najróżniejsze tematy, bo są i podcasty dotyczące zdrowia, i biznesowe, i dotyczące studiów, i dotyczące działań marketingowych, i kultury, i filmu, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to możliwość posłuchania ciekawych treści w terminie, który jest dla nas najdogodniejszy, czyli na przykład podczas spaceru albo podczas jazdy samochodem. I mam nadzieję, że te osoby, które dzisiaj po raz pierwszy spotykają się z podcastami, będą do nas często wracać, chociażby właśnie puszczając nasz podcast w samochodzie czy wybierając się gdzieś na spacer z psem. A czy pani na co dzień słucha podcastów? Muszę przyznać, że jeszcze nigdy. To w takim razie dzisiaj jest dobry początek. Będzie tak można posłuchać, a ja chętnie też się podzielę ciekawymi linkami. No i oczywiście w przyszłości także kolejnymi odcinkami tego naszego dzisiejszego podcastu. Czyli to taki mój debiut i jeżeli chodzi o nagrywanie i jeżeli chodzi o odsłuchanie. To mam nadzieję, że będzie pani fanką i będzie się pani potem mogła pani uwolnić. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o podcasty. Zapraszamy do odsłuchania nie tylko tego podcastu, tego odcinka, ale także wszystkich kolejnych, które się będą pojawiały. Natomiast jeżeli ktoś z naszych słuchaczy trafił na ten podcast, ale tak do końca nie wie, czym są studia MBA? Jak można byłoby to najprościej wytłumaczyć? Studia MBA to, tak jak mówią sami nasi słuchacze, jedno z najlepszych rozwiązań dla menedżerów. To takie studia, w trakcie których uczestnicy zyskują nową perspektywę na zarządzanie, wzajemnie się inspirują, podpowiadają sobie, dzielą się swoimi pomysłami, podejmują wyzwania. Bardzo często jest to też taki sposób na zaktualizowanie wiedzy, którą się już ma. Wiedzę oczywiście na temat biznesu. Czy to są studia dla tych osób, które zakończyły studia magisterskie i od razu chcą być na MBA, czy jednak wskazane jest, żeby mieć jakieś doświadczenie zawodowe? Musi być doświadczenie zawodowe, dlatego że ideą studiów MBA jest wymiana doświadczeń. Potrzebujemy ludzi, którzy już jakiś bagaż mają i którzy mogą się podzielić właśnie swoimi pomysłami, swoimi sposobami na rozwiązywanie różnych problemów, którzy po prostu wzajemnie będą się inspirować. Dzisiaj będziemy też mówiły o tym, że studia MBA to jest doskonały czas, który można wykorzystać właśnie na budowanie relacji, na nawiązywanie znajomości, na coś, co będzie procentowało nie tylko teraz, ale także w przyszłości. No i będziemy też dosyć dużo mówiły o tym, w jaki sposób siebie na tych studiach zaprezentować najlepiej, no i siłą rzeczy mieć największe profity z tych studiów. Ale gdyby miała pani scharakteryzować samego słuchacza studiów MBA, to kim jest słuchacz? Nasi słuchacze to ludzie ambitni i bardzo zaangażowani we wszystko, co robią. Działają na wielu frontach, pracują, studiują, sporo czasu poświęcają swojej rodzinie, a także pasją. I te pasje są tutaj
bardzo dla nich ważne i bardzo różnorodne. Mieliśmy słuchaczy, którzy pasjonują się gotowaniem, ale także takich, którzy wspinają się po górach, którzy skaczą na spadochronach, jeżdżą na quadach, biorą udziały w wyścigach. Mamy też takich słuchaczy, którzy zajmują się taką szeroko zakrojoną działalnością charytatywną. Ja bardzo często zastanawiam się, jak to się dzieje, że oni mają na to wszystko czas, jak mogą pogodzić te wszystkie aktywności. I tak sobie myślę, że im człowiek jest bardziej zajęty, tym chyba bardziej rozsądnie gospodaruje tym czasem. I właśnie tacy są ci nasi słuchacze. Im więcej mamy planów, tym bardziej cenimy nasz czas i tym rzadziej chcemy go trwonić na rzeczy, które są kompletnie nam nieprzydatne. To jest też kwestia chyba ustalania priorytetów, prawda? No bo doba każdego z nas ma 24 godziny, większość osób pracuje, mamy obowiązki domowe, rodzinne, no ale właśnie jest tak, że niektórzy korzystają jak gdyby z tego życia bardziej i według mnie chyba, to z moich obserwacji, jest to kwestia właśnie ustalania priorytetów. Czy chcę spędzić wieczór na kanapie oglądając kolejny odcinek serialu, co też nie jest niczym złym, oczywiście. Sama oglądam, więc to jest całkiem przyjemna rozrywka, no ale właśnie wybieramy, czy chcemy w ten sposób i oglądać, zrobić sobie maraton z serialami, czy też wolimy spędzić ten czas być może bardziej aktywnie, tak jak pani mówi, czy uprawiając sporty ekstremalne, czy też działając charytatywnie. To kwestia wyborów i chyba też im człowiek starszy, tym bardziej świadomy tego, że musi podjąć decyzję. Nie ma tej szarpaniny takiej, spróbuję tego, spróbuję tamtego. Na pewnym etapie życia wiemy już, co nas kręci. W naszym podcaście też w kolejnych odcinkach będziemy mówić o budowaniu marki osobistej. To tak a propos priorytetów, to jest bardzo też związane z priorytetami, bo często ja się spotykam z takim zastrzeżeniem ze strony osób, które są właścicielami firm, że im budowanie marki osobistej nie jest potrzebne. Załóżmy, że jest firma, która sprzedaje produkty, nie usługi i często właśnie słyszę taki komentarz, ale wiesz, ja mam swój zespół, ja mam swoje produkty, to produkty muszą się obronić, żeby ludzie kupowali, a niekoniecznie ja mam się w jakiś sposób promować, żeby ludzie wybierali moją firmę. Ja wtedy staram się wytłumaczyć, jak bardzo istotna jest marka osobista właściwie w każdej działalności człowieka aktywnego. I także wtedy, kiedy mówimy o słuchaczach studiów MBA, bardzo często spotkam się także z ludźmi, którzy pracują w korporacjach, pracują na wysokich stanowiskach i którzy cały czas gdzieś tam się chowają za logotypami firmy. No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy dyrektorem w jakiejś korporacji, która jest szanowaną korporacją. Wiele osób chciałoby tam pracować, w związku z tym często mówimy, że pracujemy właśnie w tamtej firmie i opowiadamy o firmie, rzadko opowiadamy o swoich sukcesach, rzadko mówimy o tym, w jaki sposób my działamy w tej firmie, rzadko siebie stawiamy na pierwszym miejscu. I też zbyt często widziałam takie sytuacje, kiedy ludzie na wysokich stanowiskach, teoretycznie w firmie, która jest stabilna i zapewniała, że my tam będziemy pracować długo, 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 jeszcze dłużej, pewnego dnia robi porządki, po prostu dziękuję nam za współpracę i nagle tego logotypu za nami już nie ma. I zostajemy my sami z nazwiskiem i tym, co tym swoim nazwiskiem wypracowaliśmy. Od nas zależy, jak miękkie lądowanie sobie przygotujemy. Czyli jeżeli do tej pory na pierwszym miejscu stawialiśmy firmę, my byliśmy gdzieś daleko, nie nawiązywaliśmy relacji, nie budowaliśmy sieci znajomości, nie chcieliśmy być blisko także innych osób, pokazując, jakie są nasze wartości, jakie są nasze umiejętności, co dostarczamy innym osobom, z czego one mogą korzystać współpracując z nami, no to faktycznie w momencie, kiedy musimy zmienić pracę z takich czy innych powodów, sytuacja może być naprawdę bardzo trudna. Ja zawsze podkreślam, że budowanie marki osobistej to jest w ogóle taka praca, którą powinniśmy wykonywać już na pewno od studiów, a według mnie nawet w niektórych momentach elementy budowania marki osobistej powinny być już w szkołach średnich, chociażby z tego względu, że korzystamy z mediów społecznościowych. Dzieci, młodzież w szkołach średnich korzysta z mediów społecznościowych i często nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, że za chwilę pójdzie na studia, będzie szukało pracy i pracodawca będzie sprawdzał, co ta osoba robi w sieci. Jeżeli jesteśmy w szkole średniej, wydaje nam się, że to jest taki czas na zabawę. No, z jednej strony jest, ale z drugiej strony też przygotowujemy się do tego życia, które będzie za chwilę. To musimy z mediów społecznościowych też korzystać świadomie i dlatego mówię, że lekcje z elementami
elementów dotyczących marki osobistej też mogłyby być w szkole średniej, ale na pewno na studiach, po to, żeby pokazać, w jaki sposób możemy oczarować przyszłego pracodawcę i w jaki sposób możemy pokierować tak swoją karierą, żebyśmy to my mogli wybierać pracodawców, a nie pracodawcy nas, czyli żeby odwróciły się role. Żebyśmy to nie my musieli chodzić na rozmowy rekrutacyjne, ale żeby rekruterzy sami do nas dzwonili. To często wymaga przełamania barier. My często nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby się promować. Cały czas pokutuje takie przekonanie, że nie mów o sobie dobrze, inni będą o tobie dobrze mówili, albo jak będziesz ciężko pracował, no to wtedy twoja praca będzie mówiła o tobie najlepiej. Ale prawda jest taka, że w tej chwili właściwie każdy z nas ma dostęp do tej samej wiedzy i w momencie, kiedy mamy dwie osoby, które mają tę samą wiedzę, podobne doświadczenie, to z reguły wybierana będzie ta osoba, która po prostu mówi o sobie, która potrafi o tych swoich sukcesach opowiadać. I w kontekście budowania marki słuchacza MBA myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób myślimy o sobie, ale też w jaki sposób mówimy o sobie. Bo jeżeli my nie będziemy mówić o sobie dobrze, no to dlaczego inni mają to robić? Studia MBA są takimi specyficznymi studiami, gdzie bardzo dużą rolę odgrywa networking. Nasi słuchacze nawiązują nowe biznesowe znajomości, bardzo często przeradzają się one w jakieś wspólne przedsięwzięcie czy nowy projekt. Wydaje mi się, że tutaj marka osobista też bardzo pomaga, prawda? Jak najbardziej. Też taka świadomość tego, po co nam relacje. Ja się spotykam często z osobami, które są nieśmiałe i które nie czują się zbyt dobrze podczas konferencji, czy podczas szkoleń, czy podczas spotkań z osobami, których nie znają, a które dla ich rozwoju zawodowego byłyby bardzo istotne i dobrze byłoby je poznać. I to są osoby, które mają, mimo tego, że mają na przykład olbrzymie doświadczenie i mają sukcesy na swoim koncie, to cały czas obawiają się tego podejścia, tak? Podejścia, rozpoczęcia rozmowy, zapoznania się z kimś nowym i w związku z tym często w ogóle się nie pojawiają na spotkaniach networkingowych. A jeżeli są na konferencjach, to tylko po to, żeby być w tej części, gdzie jest przekazywana wiedza, a niekoniecznie biorą udział właśnie w rozmowach kuluarowych. I ja zawsze radzę jedną rzecz. Rozumiem to, że można mieć pewne opory. Ja sama, jak gdyby, kiedy chodzę na spotkania networkingowe, sama też nie do końca czuję się jak ryba w wodzie wśród obcych ludzi. Więc ja rozumiem te opory, ale z drugiej strony też bardzo mocno zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne są relacje, jak ważne są osoby, które poznajemy. Więc ja zawsze mówię, żeby jeżeli już tak naprawdę bardzo mocno się stresujemy spotkaniem networkingowym, żebyśmy sobie założyli, że na przykład dajemy sobie jakiś określony czas, na przykład 20 minut. Idziemy na spotkanie, nie musimy tam siedzieć półtorej godziny, no jeżeli na tyle jest zaplanowane, nie musimy siedzieć do końca, ale dajemy sobie jakiś krótki przedział czasowy, na przykład 20 minut i w ciągu tych 20 minut mamy też za zadanie poznać jedną czy dwie osoby, o których wiemy, że będą na tym spotkaniu, a które są dla nas bardzo, bardzo istotne. Czyli przede wszystkim w naszej głowie mamy już taką świadomość, że dobrze, idę tam, ale idę tak naprawdę na chwilę, no bo 20 minut to jest chwila. Ponieważ jest to niedużo czasu, to też nie za bardzo będę miała, będę w takich sytuacjach, że będę rozmawiała z przypadkowymi osobami, skoro mam cel. A moim celem poznanie jest jednej konkretnej osoby i to do niej muszę się dostać. Rozmowy z innymi osobami, które mogą być stresujące, na razie sobie odkładamy na później, jeżeli będzie czas, albo jeżeli poczujemy się komfortowo podczas spotkania. No i także trzecia sprawa, ponieważ często właśnie to osiągnięcie celu jest wręcz niemożliwe, bo nas paraliżuje stres, bo jak mamy podejść do tego człowieka, który jest prezesem jakiejś firmy na przykład, a nas bardzo to stresuje. Ja zawsze mówię, żeby wyobrazić sobie, że tak naprawdę to ten prezes, który też jest człowiekiem, no może on jest taki zestresowany i też onieśmielony, może on by chciał nas poznać, tylko też się krępuje. Jest bardzo fajna książka Olivii Fox-Caban, Mit charyzmy. Ona tam bardzo ładnie opisuje właśnie tego typu sytuacje, żeby sobie wyobrazić, że druga osoba stresuje się jeszcze bardziej niż my. I wtedy w naszej głowie włącza się taki tryb gospodarza, czyli my chcemy zaopiekować się tą drugą osobą i łatwiej jest nam podejść właśnie do niej. Myślę, że jest to ciekawy trik do wypróbowania przy okazji najbliższego
jakiegoś spotkania networkingowego, podczas którego nasi słuchacze być może będą właśnie w takiej sytuacji. Czyli chcemy do kogoś podejść, stresujemy się, ale myślimy sobie, ok, być może ta osoba stresuje się jeszcze bardziej niż ja, więc ja przełamię te lody, tak? Ja podejdę pierwsza, ja pierwsza rozpocznę rozmowę, no bo słuchajcie, tak naprawdę, co się może strasznego stać? No nic się może, nic się nie może stać, no przecież. Dobrze jest też dla własnego komfortu przygotować sobie kilka takich tematów rozmów, tak zwanych small talków, żeby mieć gdzieś w zanadrzu, słuchajcie. Rozmówcy są różni. Niektórzy, no właśnie, niektórzy mają charyzmę i potrafią poprowadzić rozmowę. I ta rozmowa, nawet jeżeli będzie o niczym, to i tak będzie wartko płynęła. A niektórzy są po prostu strasznymi rozmówcami. Też musimy jakby zdawać sobie z tego sprawę. Więc jeżeli się przygotujemy i będziemy mieli kilka takich pytań otwartych, na które nasi słuchacze mogą odpowiedzieć szerzej niż tylko tak, nie wiem, no to wtedy też będzie nam łatwiej taką rozmowę poprowadzić. I też kolejny element podczas spotykania osób, których nie znamy, a na których chcemy zrobić dobre wrażenie z różnych powodów, czy to zawodowych, czy prywatnych, to jest maksymalna uważność na naszym rozmówcy. Nie wiem, Pani Agnieszko, czy była Pani w takiej sytuacji, że rozmawiała Pani z kimś, załóżmy, że to była osoba, którą dopiero Pani poznała, albo którą niezbyt dobrze jeszcze Pani zna, i nagle tej osobie zadzwonił telefon i ona w połowie zdania przerywa rozmowę i sięga po telefon i zaczyna rozmowę telefoniczną. Albo zamiast patrzeć nam w oczy, patrzeć na nas, słuchać tego, co mówimy, to rozgląda się gdzieś tam dookoła po otoczeniu. To jest nagminne. Druga strona, słuchajcie, jeżeli my tak robimy, jeżeli nagle przerywamy rozmowę i wyciągamy telefon, bo nam zadzwonił w kieszeni, to druga strona po prostu czuje się ignorowana. Poza tym, że jest to zachowanie bardzo niekulturalne, to też my tracimy na naszej charyzmie, bo jednym z elementów charyzmy jest właśnie skupienie naszej uwagi na tym naszym rozmówcy. To jest najważniejsza osoba w tej chwili w pokoju dla nas. My jesteśmy w 100% skupieni na tym, co ta osoba mówi. Nawet jeżeli będzie mówiła bardzo nudne rzeczy, to do momentu, kiedy ta rozmowa się nie skończy, powinniśmy być tylko i wyłącznie skupieni na tej osobie. Nie na tym, co się dzieje za jej plecami, nie na tym, co mówi gdzieś tam ktoś z boku sali, nie na tym, że dzwoni nam telefon w kieszeni. Jak dzwoni, to trudno, to potem oddzwonimy. Oj, to zdecydowanie ważna umiejętność, nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym. Dokładnie. To jest naprawdę jeden z najważniejszych elementów w ogóle budowania charyzmy, tego, że powodujemy, że druga osoba czuje się ważna. Bo jeżeli ja rozmawiam z kimś i słyszę, że dzwoni mu w kieszeni czy w torebce telefon, ale ta osoba w ogóle nie reaguje na ten telefon, to ja sobie myślę, no tak, to ja jestem teraz ważna dla tej osoby. To, co ja mówię, jest ważne. Czuję się bardziej swobodnie. No i też ta rozmowa przebiega dużo lepiej. To są takie podpowiedzi na spotkanie networkingowe, o których warto pamiętać. Inna sprawa to, że często osoby, które przychodzą na spotkanie networkingowe, chcą tylko i wyłącznie przekazać swoją wizytówkę jak największej liczbie osób. Tak? Właśnie przyjechały z drukarni kolejne wizytówki, to teraz rozdam wszystkie. Jeżeli nie nawiążemy relacji, jeżeli nie spowodujemy, że będziemy się czymś wyróżniać, że zostaniemy zapamiętani przez tę drugą osobę, to co z tego, że ona ma naszą wizytówkę? Wyjdzie z sali i wyrzuci tę wizytówkę, albo kompletnie zapomni i potem nie będzie potrafiła przypisać twarzy do nazwiska. Więc to jest też taki element, który kiedyś był bardzo mocno stosowany, teraz zresztą też, ale jeżeli chcemy faktycznie mieć jakieś korzyści z tego spotkania networkingowego, czy z konferencji, czy ze szkoleń, czy z poznawania ludzi na studiach, no to pamiętajmy o tym, że zależy nam na relacjach, na drugim człowieku, żeby się w jakiś sposób z nim zaprzyjaźnić i później móc faktycznie rozpoczynać nowe projekty, czy zlecenia, czy rozwijać swoją karierę gdzieś tam w oparciu o te znajomości, które nawiązaliśmy chociażby podczas takich spotkań. Nasi słuchacze spotykają się na studiach, wiadomo, nie tylko ze sobą, ale też z wykładowcami. I my bardzo starannie tych wykładowców dobieramy. To zazwyczaj są osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, praktycy biznesu, partnerzy dla naszych słuchaczy, którzy też tym doświadczeniem się
legitymują. I tak sobie myślę, że również w tej relacji między wykładowcą a słuchaczem ta marka jest bardzo ważna, bo to jest tak, że ci wykładowcy mają już swoją markę i może być czasem tak, że któryś ze słuchaczy jest przytłoczony może tymi dokonaniami osoby, z którą będzie spotykał się na zajęciach, ale myślę sobie, że dzięki takim ćwiczeniom i takiemu myśleniu o sobie dobrze i o swoich osiągnięciach jako równoważnych wobec tych, które prezentuje wykładowca, to właśnie może się to udać, może też dojść do takiej współpracy między wykładowcą a naszym słuchaczem. Dokładnie. Musimy też pamiętać, że wykładowca jest jeden, słuchaczy na studiach jest wielu i naszym zadaniem, jeżeli faktycznie myślimy o tym, aby budować silną markę osobistą, żeby budować także markę eksperta, jest to, żeby się wyróżnić. Musimy znaleźć taki element, który będzie nas wyróżniał na tle innych osób, czy też na tle konkurencji. Więc jednym z elementów też, o których będziemy mówić w kolejnych odcinkach podcastu, są wartości, które są dla nas ważne i jasna komunikacja tych wartości i także znalezienie wyróżników. Co jest takiego, co powoduje, że ja jestem inna, nie twierdzę, że lepsza czy gorsza, ale po prostu inna niż dwie czy trzy czy pięć pozostałych osób. Co powoduje, że jestem na ich tle wyjątkowa? Czy to jest moje doświadczenie? Czy to jest moja wiedza, którą na przykład poszerzam i jest w jakiś tam sposób wyjątkowa? Czy to są moje wartości? Czyli na przykład najważniejszą wartością jest dla mnie dostarczanie czy realizacja projektów na czas, na najwyższym poziomie. Czy taką wartością na przykład będzie dla mnie przywództwo i tu będę po prostu mistrzem, tak? Będę działała najlepiej. Co jest moim wyróżnikiem? Jeżeli ja już o tym będę wiedziała, jeżeli będę tego świadoma, to będzie mi też łatwiej budować silną markę eksperta. Pamiętajmy też, że ten wykładowca, który jest, który wykłada nam przedmioty, który nas naucza, też musiał przejść swoją drogę, aby stać w tym miejscu, aby być w tym miejscu. W związku z tym też gdzieś zaczynał, a słuchacze MBA, tak jak mówiłyśmy na początku, to nie są osoby, które dopiero co zakończyły studia, tylko osoby, które mają także już swoje doświadczenie zawodowe, mają doświadczenie życiowe, więc jak najbardziej jasne komunikowanie wartości w tej sytuacji będzie na miejscu. Poza tym pamiętajmy, że często dla nas to jest ta jedna z niewielu okazji, kiedy możemy spotkać naprawdę doskonałych wykładowców bezpośrednio, tak? Twarzą w twarz, możemy do nich podejść, możemy porozmawiać, możemy o coś zapytać, możemy zainteresować sobą, możemy tak poprowadzić rozmowę, aby być też w późniejszym kontakcie. Więc to jest ten moment, który możemy wykorzystać. Czy my go wykorzystamy, czy go nie wykorzystamy, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Przydatne. Myślę, że to właśnie jest taka rada nie tylko na studia MBA, ale także w życiu każdego człowieka, że warto próbować. Tak, no bo zawsze zadaję sobie pytanie, no dobrze, no to co się stanie, tak? Co się może stać? Co się może takiego strasznego stać? Ryzyko jest niskie. Ostatnio czytałam książkę zupełnie jak gdyby nie w temacie, dotyczącą jogi. Dziewczyna, która praktykuje jogę, jest nauczycielką i pojechała gdzieś na jakieś warsztaty z jakimś innym nauczycielem, który kazał im już od początku robić takie ćwiczenia, takie pozycje, które są dosyć trudne. Takie, gdzie można, generalnie można się przewrócić. O to chodzi, że można się przewrócić. I ona była bardzo zaskoczona tym, kiedy nauczyciel powiedział, ale czego się boisz? No najwyżej się przewrócisz. No i co się stanie, jak się przewrócisz? No bijesz sobie może śniaka, ale to nie będzie koniec świata, tak? Więc zawsze w takich sytuacjach, kiedy się boimy, warto sobie zadać pytanie, okej, to co się może takiego zdarzyć, tak? Czy to będzie kwestia siniaka, czy jakiegoś mocnego poobijania się? Ale kiedy przestawimy faktycznie nasz sposób myślenia na takie, to co się może zdarzyć? No końca świata nie będzie. To naprawdę dostajemy dużo więcej energii do działania i do podejmowania też pewnych decyzji. Myślę, że większość naszych słuchaczy to są ludzie, którzy znają swoją wartość i oni są bardzo nastawieni na kontakty i myślę sobie, że może być problemem dla nich to, że nie zawsze są w stanie pewnie przepchnąć się przez całą rzeszę innych zainteresowanych i tutaj ta marka
osobista, która będzie niosła jakieś określone wartości, byłaby na pewno przydatna. Dokładnie. Pamiętajmy, że mamy teraz bardzo dużo możliwości, aby faktycznie budować silną markę, bo oczywiście robimy to na co dzień w takiej wersji offline, tak? Czyli się spotykamy podczas wykładów, tak jak podczas studiów MBA, czy podczas konferencji, czy szkoleń, ale niesamowitą siłą jest wszystko to, co się dzieje online, czyli całe media społecznościowe. I proszę mi wierzyć, często spotykam osoby, które są właścicielami firm naprawdę dobrze prosperujących, ale kompletnie te osoby są onieśmielone, kiedy mówię, że słuchajcie, ale pokazujcie się tam także, budujcie swoją markę eksperta w mediach społecznościowych. To są osoby, one są bardzo onieśmieleni tym, że mieliby się gdzieś pokazywać, ale to właśnie internet daje nam teraz niesamowitą siłę przebicia. Założenie własnej strony internetowej, coś, co jeszcze pewnie kilkanaście lat temu byłoby dosyć zabawne, dzisiaj jest czymś oczywistym. Możemy mieć swoją stronę, wizytówkę, nie musimy od razu zakładać rozbudowanego portalu. Możemy przecież pisać blog. Dużo osób chce dostać się do mediów tradycyjnych, ale tak naprawdę poza tym, że one dają taki chwilowy, dosyć duży zasięg, no i na pewno prestiż, to my musimy pamiętać, że my także możemy być mediami. Jeżeli założymy swoją stronę, na której będziemy mieli swój blog, na którym będziemy regularnie umieszczać treści, to będzie to nasze centrum dowodzenia, gdzie będziemy informować nie tylko o tym, co jest dla nas ważne, ale także o naszej wiedzy. Jeżeli chcemy budować silną markę, to nie może nas nie być w internecie. Musimy być widoczni, musimy się pokazywać. I jeżeli przejrzymy sobie te media społecznościowe, które mamy teraz dostępne, to na pewno wybierzemy takie, które będą dla nas najbardziej naturalne, to jest ważne według mnie, ale z drugiej strony też takie, gdzie będą nasi odbiorcy, bo załóżmy, że chcemy budować markę osobistą eksperta w branży finansowej, to na pewno lepszym dla nas wyborem kanału społecznościowego będzie LinkedIn niż Snapchat. Ale jeżeli chcemy budować swoją markę jako doradcy na przykład zawodowego dla młodzieży, no to pewnie ten Snapchat będzie lepszy niż LinkedIn. Więc musimy dobrać sobie odpowiednie kanały. Media społecznościowe dają nam teraz tyle różnych możliwości. Możemy tworzyć transmisje na żywo, możemy wrzucać wideo wcześniej nagrane. Instagram właśnie uruchomił nową aplikację, która się nazywa IGTV, czyli tak tam instagramowa telewizja. Więc kolejny kanał, gdzie możemy przekazywać swoją wiedzę. To nigdy nie było tak proste. Teraz możemy to zrobić za jednym pstryknięciem palców i możemy się pojawiać w wielu różnych miejscach. Ale znowu wracamy do tego, że musimy mieć świadomość, po co nam ta obecność, czyli po co chcemy budować swoją markę osobistą, jaki cel chcemy osiągnąć, no i jakie mamy wartości, które będziemy dalej przekazywać. Jest bardzo istotne, żeby ta marka była spójna i żeby przekaz też był spójny. No i pamiętajmy także to, że media społecznościowe, czy generalnie internet, pozwala nam na docieranie do naszych odbiorców, co jest oczywiście bardzo ważne, ale także pozwala nam na w pewien sposób manipulowanie, czyli możemy stworzyć tak naprawdę markę, stworzyć osobę, której w rzeczywistości nie ma, tylko czy my tego chcemy. Jeżeli stworzymy nasz obraz super profesjonalny, super sympatyczny w sieci, a w tak zwanym realu okaże się, że jesteśmy po prostu bucem, to się bardzo szybko taka informacja rozejdzie dalej, tak? Będzie duży dysonans, który ludzie wychwycą i to na pewno nie będzie dla nas dobre. Więc tak, media społecznościowe są dobre do budowania marki osobistej, dobre do budowania widoczności, dobre do docierania z naszą wiedzą ekspercką do innych osób, do których być może zazwyczaj byłoby to trudniejsze, ale też musimy pamiętać o tym, że to, co jest w rzeczywistości, powinno się zgadzać z tym, co się dzieje w internecie. Czyli budowanie własnej marki jest troszeczkę tak jak z budowaniem marki firmy. Musimy najpierw określić siebie, jakby określić tożsamość swojej marki, może znaleźć jakiś archetyp, dzięki któremu będziemy mieć taki spójny mianownik. My mamy przeróżnych słuchaczy na naszych studiach. Pamiętam na przykład taką jedną osobę, to był słuchacz, który ze swojej pasji uczynił też biznes.
Powiedział mi wtedy, że najbardziej dumny jest z tego, że właśnie ze swojego hobby uczynił sposób na życie. Uczynił też z tego źródło dochodu. Jest teraz menedżerem i instruktorem nurkowania technicznego. Mówi, że sam sport tak wpłynął na jego postrzeganie biznesu i na postrzeganie wyzwań, że w tej chwili jakby nie jest w stanie tego rozłączyć. Mówi, że tak samo jak w nurkowaniu, tak samo w biznesie brak przygotowania jest pierwszą przyczyną porażki, że partnerstwo jest siłą sukcesu i jakby najbardziej podkreślał to, że dzięki temu, co robi, może powiedzieć o sobie, że pokonuje pewne bariery, powiedzieć byłem, widziałem, warto i jest w tym spójny, bo tak zaprezentował się na rozmowie kwalifikacyjnej i takim jest człowiekiem i tak o sobie pisze czy mówi w mediach. Czyli jakby ta spójność byłaby tutaj kluczowa. Dokładnie, ale to co pani powiedziała, co podkreśliła, jest bardzo istotne. No on ma pasję. Na bazie tej pasji utworzył swój biznes i ważne jest także, żeby mówić o pasji, mówić o swoim, trochę o swoim życiu prywatnym, no bo umówmy się, że nasza pasja często jest po prostu kwestią życia już prywatnego po godzinach pracy. I to jest kolejne też z takich kolejne z zastrzeżeń, z którymi ja się spotykam. Bo ludzie, którzy niby chcieliby budować markę osobistą, z drugiej strony obawiają się tego, że utracą swoją prywatność, że jeżeli teraz mam być widoczna, mam w jakiś sposób się pokazywać, mam mówić o sobie w mediach społecznościowych, to znaczy, że nagle tracę swoją prywatność i że będę musiała się dzielić każdą jedną chwilą mojego życia prywatnego. Mhm. Nie wiem, czy pani zna, nie wiem, czy znają nasi słuchacze Gary'ego Vaynerchuka, to jest jeden z największych amerykańskich influencerów, który bardzo dobrze odnajduje się w tak zwanym wideomarketingu, ma niesamowitą rzeszę swoich fanów, chyba we wszystkich kanałach społecznościowych. Pokazuje bardzo dużo siebie, kulis swojej pracy, bardzo często pojawia się przed kamerą. Właściwie wydaje nam się, kiedy oglądamy jego wideo, że chyba chodzi z telefonem przyklejonym przed czołem, bo naprawdę, oczywiście nie, on ma całą ekipę, która pomaga mu to nagrywać, która to potem montuje, bo to już jest jakby całe przedsiębiorstwo. Zresztą on ma też swoją firmę, która zajmuje się produkcją wideo. Natomiast to, co jest bardzo istotne, mimo tego, że Gary Vaynerchuk pojawia się cały czas w mediach społecznościowych, wszędzie i na konferencjach, jeździ na spotkania i cały czas jest obecny w internecie, ani razu nie pokazał swojego życia prywatnego, ani razu nie pokazał żony, ani razu nie pokazał dzieci, ani razu nie pokazał swojego domu na przykład. Czyli jest prywatność, stawiamy sobie pewną granicę i mówimy okej, dalej za tę granicę nie idę. Dla niego to jest właśnie żona, dzieci, dom, tam jest prywatność. On może pokazywać siebie, może pokazywać siebie w pracy, mówić o swoich przemyśleniach, o projektach, które realizuje, natomiast jest granica, której nie przekracza. W Polsce możemy podać chociażby przykład Michała Szafrańskiego, który także jest bardzo rozpoznawalnym. Kiedyś się mówiło blogerem. Dzisiaj nie wiem, czy nazwałabym Michała Szafrańskiego tak do końca blogerem. Jest też autorem dwóch bardzo poczytnych książek. Trzech chyba, ale dwóch, które się pojawiły ostatnio. Który zajmuje się finansami i też jest bardzo dostępny dla swoich odbiorców, dla swoich fanów. Bardzo często się pojawia, też nagrywa podcast, też nagrywa wideo, też jest obecny w mediach społecznościowych, ale znowu, dla niego rodzina to jest ta taka granica, za którą nie wychodzi. Ani razu nie udostępnił nigdzie zdjęcia ani swojej żony, ani swoich dzieci, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas zależy, co będziemy chcieli pokazać i jak bardzo będziemy chcieli pokazać siebie i swoje otoczenie. I czyli można pójść w takim kierunku bardziej eksperckości i budowania swojego wizerunku jako specjalisty czy też eksperta w jakiejś dziedzinie. Zdecydowanie. Czy do tego dodać wszystkie te elementy, które są związane z pasją, które przedstawiają nas jako człowieka po prostu, który nie tylko pracuje od rana do nocy, ale też ma życie, z którego korzysta. Jesteśmy tacy trochę bardziej ludzcy. Możemy to zrobić naprawdę na wiele różnych sposobów, ale możemy też zachować naszą prywatność tylko i wyłącznie myśląc o tym, gdzie jest ta nasza granica, za którą już dalej nie chcemy iść. Wydaje mi się, że podczas
rozmów kwalifikacyjnych, które są na studia MBA. Dla Państwa istotne jest nie tylko to, ile dana osoba wie, jaką szkołę skończyła wcześniej, jakie studia skończyła wcześniej, czy co robi zawodowo, ale też po prostu podczas rozmowy kwalifikacyjnej to, w jaki sposób udaje się z tą drugą osobą nawiązać kontakt i w jaki sposób ona mówi o sobie. Zadajemy pytania właśnie o pasję, stąd moja wiedza na temat pana, który pasjonuje się nurkowaniem. Zadajemy pytania o ich zainteresowania i dzięki temu poznajemy, jakimi są ludźmi, bo to też jest bardzo ważne, żeby grupa, która powstanie i która będzie pracowała ze sobą 2 lata, dobrze się dogadywała, żeby mogli sobie nawzajem dużo dać, żeby mogli się zainspirować. Także z dużą pieczołowitością też dobieramy naszych słuchaczy. Nie tylko wiedza, ale także osobowość i to, jakie wartości sobą reprezentują. Mam nadzieję, że podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy nie dość, że zainteresowałyśmy te osoby, które być może nie są jeszcze słuchaczami, do tego, aby zastanowiły się i faktycznie podjęły te decyzje, aby zainwestować swój czas w studia MBA, ale także zachęciliśmy te osoby, które są słuchaczami już w tej chwili studiów MBA, do tego, aby lepiej myśleć o sobie i aby w sposób taki skoordynowany stworzyć strategię swojej marki osobistej, dzięki której będą mogły rozwijać się zawodowo, no i też osiągać więcej, osiągać te cele, które chcieliby, aby osiągnęli. W kolejnych odcinkach podcastu będziemy mówić się jeszcze więcej o budowaniu marki osobistej. I już teraz możemy zaprosić na te kolejne odcinki. No i myślę też, Pani Agnieszko, że jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś pytania dotyczące podcastu albo propozycje tematów, które możemy poruszyć, no to też mogą się z nami kontaktować, prawda? Oczywiście. Proszę pisać na adres studiamba@wsb.pl. A kolejnych odcinków będzie można posłuchać na stronie www.wsb.pl/podcast. Tam będą kolejne odcinki, ale także ten odcinek do odsłuchania, więc zachęcamy serdecznie. No i co? Chyba mówimy dzisiaj do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Marka osobista bez tajemnic. Podcast Wyższych Szkół Bankowych.